kochani, witajcie, z tej strony wasza Adrianna. Ostatnio internet się troszeczkę zdenerwował, ponieważ strona Celebrity Jets, która obserwuje prywatne loty celebrytów, ujawniła, że takie gwiazdy jak na przykład Kylie Jenner robią bardzo krótkie loty swoimi prywatnymi samolotami trwające, uwaga, uwaga, 3 minuty. Dokładnie, no 3 minuty, nie? My jedziemy do Żabki, Lidla, Biedronki 15 minut samochodem, a oni stwierdzają, nie, nie będę jechał 15 minut po mieście, proszę mi tutaj włączyć mój prywatny samolot, ja będę leciała 3 minuty. Walić wszystko, nie? Niech świat się wali, niech biedni ludzie sobie umrą na tym świecie, ale ja będę leciała przez 3 minuty! Przepraszam, troszeczkę się zdenerwowałam, ale to dlatego, że ta sprawa jest dla mnie dość denerwująca, ponieważ my tutaj, wiecie, normalni ludzie, nie ultramilionerzy, kłócimy się kto co je, jakim autem jeździ, kto pije z jakiej rurki plastikowej, metalowej czy może papierowej, a ultrabogaci mają to gdzieś. I jakby tego było mało, Kylie Jenner, żeby dolać oliwy do ognia, opublikowała na swoim Instagramie takie oto zdjęcie, gdzie wraz ze swoim partnerem życiowym całują się przy swoich dwóch prywatnych samolotach i mamy podpis, to którym lecimy, twoim czy moim. Jakby oni mają ludzi za nic, uświadommy sobie to, oni mają ludzi za nic i to jeszcze rozwala mi mózg do tego stopnia, dlatego że Kylie Jenner dosłownie jest bogata dzięki swoim fanom, dzięki swojemu Instagramowi, dzięki reality show. Oni nie byliby bogaci, gdyby nie ich fani. A teraz śmieją się swoim fanom w twarz, więc jakby... brawo, jakby super, nie? A do tego jeszcze niedawno moja ulubiona youtuberka, link w opisie, opublikowała film, w którym pokazywała absurdalnie drogie rzeczy z Gucci, Louis Vuitton, Diora, na które absurdalnie bogaci ludzie wydają pieniądze i bardzo mi się to spodobało. Sama zrobiłam taką listę absurdalnie drogich i absurdalnie brzydkich i absurdalnie niepotrzebnych rzeczy. Tak więc... sorry, mam tutaj jakąś skórkę. Więc dobra, nie przedłużam, będę wreszcie mogła się wyżyć. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, pamiętajcie, kliknijcie subskrybuj i jak wam się mój kanał nie spodoba, najwyżej unsubujecie. Żadne ryzyko, a tak to będziecie dostawali powiadomienia o moich filmach, a ja już nie przedłużam i ruszam. Jak podejmuję taki wrażliwy temat jak pieniądze, to oczywiście muszę zaznaczyć, że ja tutaj absolutnie nie mówię, że ja pieniędzy nie mam, że narzekam. Nie, mi żyje się bardzo dobrze dzięki moim widzom, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna, ale słuchajcie, nie jestem nawet blisko zarabiania tyle co Kylie Jenner i nigdy nie byłoby mnie stać na kupienie tych rzeczy, które wam zaraz pokażę. Poza tym nawet nie wpadłabym na pomysł kupna takich absurdalnych rzeczy, ale chciałam to zaznaczyć, że ja tutaj na swoje życie nie narzekam i żyje mi się bardzo dobrze. Więc okej, pierwszy szok, ogromny szok miałam, jak weszłam na stronę Gucci i przeszłam do kolekcji dla zwierząt. No i tutaj teraz widzicie tę stronę Gucci dla zwierząt, możecie sobie na przykład zobaczyć, co byście dla swojego zwierzaka kupili, ale ja wyłowiłam takie najciekawsze rzeczy, takie wisienki, więc na przykład możecie kupić dla swojego zwierzęcia przykrywkę na miskę za, uwaga, 3256 zł. Jakby rozumiecie, co ja wam mówię? Przykrywkę na miskę dla zwierząt. To jest taka przykrywka, jak wiecie, jak są takie super eleganckie restauracje i przychodzi kelner, no nie? I to jedzenie, które wam daje, jest takie przykryte i on tak to odkrywa, prawda? I serwuje wam jedzenie. No to wy od dzisiaj możecie w ten sposób serwować jedzenie swojemu zwierzęciu, nie? Jakby wkładacie Whiskasa do miski dla zwierząt i serwujecie swojemu kotu tak, to jedzenie. Ja uważam, że on na pewno to doceni. Na pewno go to będzie bardzo obchodzić, nie? Ten, kto ma zwierzę, wie, że jak kupicie zwierzęciu zabawkę z drugiego sklepu zoologicznego, to nigdy się tą zabawką nie chce bawić. A jak dacie mu jakąś, nie wiem, starą szmatę czy korek od butelki, to nagle jest po prostu szał, nie? To jest dla niego najlepsza zabawa. Bo zwierząt nie interesują pieniądze i... to, szczerze powiedziawszy, jest w nich najpiękniejsze. Ale to jest nic. Słuchajcie, przykrywka na jedzenie dla psa, to jest nic. Możecie także kupić sobie, słuchajcie, torebeczkę na torebki na kupy. I taka torebeczka kosztuje, słuchajcie, 1368 zł. Więc jak teraz będziecie wychodzili ze swoim psem na spacer, to już robicie to jak prawdziwy milioner, nie? Gdzie to, że wkładacie torebki na kupy do torebki? No kto tak robi? Jaki biedak tak robi? Nie, kupujecie sobie torebeczkę na torebeczki na kupy z Gucci.
W ogóle moim zdaniem oni powinni iść dalej. Niech zrobią jeszcze torebki na kupy z Gucci. Jakby to by był po prostu, to by był szczyt bogactwa. Jakby tego potrzebujemy, nie? Torebki na kupy z Gucci. Jestem właśnie na spacerze z moim psem i zobaczcie, mam zwykłe worki na zbieranie kup ze sklepu zoologicznego, a nie z Gucci. I powiem wam szczerze, że w tym momencie czuję się jak prawdziwy biedak. Ale słuchajcie, to jest nadal nic. To jest nadal poziom biedaka. Jeżeli chcecie rzeczywiście dać swojemu zwierzęciu coś drogiego, no to musicie zainwestować, nie? Więc Gucci ma pomysł, Gucci ma super pomysł i tym pomysłem jest łóżko dla zwierząt za 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych za łóżko dla zwierząt. To nie jest nawet śmieszne, to już jest naprawdę, naprawdę przykre. Bo słuchajcie, wasz pies jak przyjdzie ze spaceru, to będzie brudny, będzie miał na sobie jeszcze resztki kupy, on to łóżko zniszczy, to łóżko będzie wyglądało naprawdę jak szmata za pół roku, bo zwierzęta takie są, nie? On tego nie doceni, więc nie no, 30 tysięcy na łóżko dla psa, to jest cena używanego auta, nie? Kupujecie dla psa łóżko, które kosztuje tyle, co używane auto. Ja nie wiem, kto to kupuje, jakby, ale jeżeli jest na ich stronie, no to znaczy, że ktoś to kupuje. I to jest absurd, naprawdę. Ale słuchajcie, są gorsze absurdy. Jeżeli macie dziecko i chcecie je przestraszyć, tak ostro przestraszyć, nie, żeby już nigdy nie zasnęło w nocy, to możecie mu na przykład kupić takiego miśka z Louis Vuitton. I ten misiek, który jest moim zdaniem ultra brzydki, jest po prostu brzydki, nie jest nadładny, ten misiek kosztuje prawie 100 tysięcy złotych. Jakby chociaż ten miś był ładny, nie? Ale jest okropny i wygląda jak coś z koszmaru. Więc jeżeli chcecie zafundować swojemu dziecku terapię do końca życia, no to możecie mu na przykład sprezentować tego miśka. Ostro, jest ostro. Ale jeżeli myślicie, że to są największe absurdy, to spokojnie, jeszcze nawet do największych absurdów nie doszliśmy. Louis Vuitton produkuje także sprzęt sportowy i ja rozumiem, że jak ktoś jest na przykład fanem golfa, to chciałby sobie kupić torbę do golfa z Louis Vuitton, jeżeli jest bogaty, spoko. Ale na stronie ze sprzętem sportowym Louis Vuitton można znaleźć wyjątkowe absurdy. Jeden z takich absurdów jest handel. Są handle, handle, tak, handle do wyciskania, jakby ciężary za 12 170 zł i uwaga, są to hantle dwukilogramowe. Momencik, bo zapomniałam, więc przyniosę wam. Tak wygląda hantel jednokilogramowy z jakiegoś, nie wiem, randomowego sklepu. On jest mega, mega lekki i za Louis Vuitton musicie zapłacić 12 tysięcy. I co najlepsze, to jeżeli ćwiczycie, no to wiecie, że po prostu wasze mięśnie się przyzwyczajają. Więc jak ćwiczyliście z hantlem dwukilogramowym, no to za jakiś czas musicie sobie kupić 3-kilogramowe, potem 4, potem 5. No bo wiadomo, mięśnie się wyrabiają, trzeba im cały czas dokładać nowy ciężar. To nie jest tak, że ktoś sobie kupi hantle z Louis Vuitton za 12 tysięcy i będzie miał spokój, nie? Jak będzie dobrze ćwiczył, no to za tydzień będzie musiał kupić kolejne hantle. I kolejne hantle, i kolejne hantle. W ogóle ja kiedyś tak robiłam, że jak chciałam się zmusić do ćwiczeń, to kupowałam sobie jakiś fajny strój sportowy i to mnie miało tak motywować, prawda? Ale to jest wyższy level motywacji, że motywujecie się do ćwiczeń hantlami za 12 tysięcy złotych! No ale hantle to nie wszystko, trzeba się także poruszać, trzeba także pobudzić pracę serca, więc jeżeli chcecie to zrobić, no to również z Louis Vuitton możecie sobie kupić skakankę. I koszt takiej skakanki to 3750 zł, tak więc dużo taniej niż hantle. Więc jeżeli macie ochotę kupić sobie coś z Louis Vuitton do ćwiczeń, no to bardzo proszę, nie? Jakby prawie 4000 za skakankę. Co to jest? To jest nic, to jest nic. Przepraszam, że to powiem, ale tak uważam i chcę wyrzucić to z siebie. Uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje w życiu skakanki za 4 tysiące, hantli za 12 tysięcy, misia za 100 tysięcy, to znaczy, że ma za dużo pieniędzy, to po pierwsze, a po drugie, to znaczy, że musi być bardzo nieszczęśliwą dla mnie i bardzo zakompleksioną osobą, że chce sobie jakieś tam łatać dziury w sobie za pomocą pieniędzy i to w ogóle absurdów, nie? Jakiś tam skakanek za 4 tysiące. Jakbym zobaczyła kogoś z hantlami z Louis Vuitton za 12 tysięcy, to nie pomyślałabym sobie wow, jaki bogaty, tylko pomyślałabym sobie wow, ta osoba musi mieć tak zero pewności siebie. Ja wiem, że to jest takie w sumie złe oceniać czyjąś pewność siebie na podstawie rzeczy, które ma, ale jeżeli masz hantle za 12 tysięcy, to coś jest nie tak, przepraszam, coś jest nie tak. Ktoś musi ci powiedzieć, słuchaj stary, Kylie, no nie? Ja wiem, że ty masz wszystkie pieniądze świata, ja wiem, że ty latasz swoim prywatnym samolotem na podróże, które trwają 3 minuty, ja wiem, ale wiesz co będzie dla ciebie lepsze niż handle za 12 tysięcy? Terapia?
uczciwa rozmowa z przyjacielem, poprzytulaj kota, przytul się do trawy, nie wiem, pomacaj drzewa. W sensie, na świecie są ważniejsze rzeczy niż te głupoty, które wy kupujecie, nie? Bo handle za 12 tysięcy to jest głupota. Taka najtańsza rzecz, o której dzisiaj będę mówić, więc jeżeli chcecie sobie kupić coś, co mają milionerzy, no to można właśnie to. Są to rurki z Diora, kosztujące 600 zł. 600 zł za rurki z Diora, nie? Tych rurek jest 6, więc to daje 100 zł za jedną rurkę. I co najlepsze, to są zwykłe rurki. Z tego co widzę, to są drewniane rurki i jedyne, co czyni je wyjątkowymi, to napis Christian Dior. O, jedyne za co płacicie, no to ten napis, nie? To logo. I ja rozumiem, ja sama mam na przykład torebki od projektantów, mam chyba, nie wiem, 3-4 torebki od projektantów, na które sobie zarobiłam, które kupiłam, ale to jest torebka, prawda? To jest coś, co będzie mi służyło całe życie, a tutaj mówimy o rurce. Rurka, z której pijecie wodę czy jakiś napój, to nie jest, nie wiem, torebka, z którą wyjdziecie, czy cokolwiek, to jest rurka. Nawet rurką muszą się popisywać, nawet muszą pić z rurek, które są droższe i lepsze od tych, z których my pijemy? Rozumiem torebki, ale już takie rzeczy do domu, rurka, to jest dla mnie absurd, ale uwaga, to nie jest największy absurd, bo przed nami są dwa największe absurdy. Moim zdaniem największym absurdem, chyba jaki zobaczyłam tutaj, to jest naprawdę absurd, jak to zobaczyłam, a pochodzę ze wsi, więc jak to zobaczyłam, to miałam takie what the fuck. No to uwaga, rękawiczki do ogrodu z Diora. Rozumiecie? Rękawiczki do pracy w ogrodzie z Diora. Co? Ja nie wiem, jak ja bym wyszła na pole, a pracowałam na polu co wakacje, jak ja bym wyszła na pole w takich rękawiczkach, to nie wiem, ja bym się bała nimi cokolwiek dotknąć. Ja bym nie zbierała tych jabłek z ziemi, ja bym ich nie zrywała, ja bym nie zrywała tych wiśni. Ja bym po prostu tylko stała i patrzyła na te rękawiczki, bo cena tych rękawiczek to, uwaga, uwaga, 1295 zł. I powiem wam, że jestem pewna, że to nawet nie są dobre rękawiczki, bo jeżeli pracujecie w polu, potrzebujecie dobrych rękawiczek, no nie? Muszą zabezpieczyć te dłonie przed jakimiś kolcami, jak, nie wiem, pracujecie przy kwiatach, muszą was dobrze zabezpieczyć, prawda? Ale założy się, że to nawet nie są dobre rękawiczki, że są beznadziejne, wyglądają spoko, okej. Okay. Ale pewnie jako rękawiczki robocze są fatalne, jakbym chciała sobie kupić rękawiczki robocze, to bym poszła, nie wiem, do Mrówki, czy jakikolwiek sklep z rzeczami roboczymi, Jula. Tam znalazłabym rękawiczki za ułamek tej ceny i pewnie miliard razy lepsze. No, ale największy absurd zostawiłam wam na koniec, no bo skoro już mamy rękawiczki robocze, żeby pracować w polu, no to no jeszcze potrzebujemy narzędzi, prawda? Więc Dior tutaj wychodzi nam z pomocą. I możecie na przykład sobie kupić łopatkę i grabki do pracy w ogrodzie i zapłacicie za nie 1500 zł. 1500 zł za narzędzie do pracy w ogrodzie z Diora. I znów, ja założę się, że to są fatalne narzędzia, że po prostu, no okej, wyglądają dobrze, ale z drugiej strony, no po prostu wyglądają jak narzędzia do pracy w ogrodzie. To jest po prostu zwykła łopatka i zwykłe grabki ze drewnianą rączką i jedyne, co jest w nich specjalne, to mały napis Dior. Ale jak ja bym pracowała w polu czy w swoim ogródku takimi narzędziami, to założę się, że wszyscy sąsiedzi myśleliby, że to jakieś podróbki. No bo kto normalny ma narzędzia do pracy w ogrodzie z Diora? No nie. Wydaje mi się, że wszyscy pomyśleliby: Z tą panią jest coś nie tak i to ostro. To nie jest ładne, wygląda wyjątkowo głupio. W ogóle to wygląda tak, jakby oni to wyprodukowali za 5 zł i dali napis Dior i tylko dlatego to kosztuje 1500 zł. Ale prawda jest taka, że właśnie tak było. Bo nie ma powodu, żeby liczyć za narzędzia do ogródka tyle hajsu. I znów, to nawet pewnie nie są dobre narzędzia. Jak chcę pracować w ogrodzie, to chcę pracować dobrymi narzędziami, nie? Nie logo, nie nazwą marki, tym się nie pracuje. Jak się pracuje, to chcę się mieć dobre narzędzia, więc poszłabym sobie do, kurczę, Mrówki i kupiła dobre narzędzia. A pozostałe 1400 zł dołożyłabym sobie do wakacji i tyle. Czasem myślę, że ci bogaci to wariaci. Naprawdę. Okej, trochę się wyżyłam, mam nadzieję, że mój filmik wam się spodobał. Piszcie mi, czy któraś z tych rzeczy wam się spodobała, czy chcielibyście na którąś z nich zebrać, czy w ogóle dla was też jest to taki sam absurd, jak i dla mnie. Więc jeżeli wam się podobało, kciuki w górę, subskrypcja, kliknijcie dzwoneczek, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa i do zobaczenia już niedługo. Dziękuję wam za poświęcony dla mnie